Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest 8 sierpnia, czyli 9. rocznica Five Nights at Freddy's. Mija już 9 lat od wydania pierwszej gry z serii gier Five Nights at Freddy's. Ach, ten czas szybko poleciał. Tego dnia nie można zaprzepaścić, więc postanowiłem coś nagrać z tej okazji. Wpadłem więc na pomysł, żeby nagrać gameplay z pierwszej części Five Nights at Freddy's, a więc zapraszam do oglądania. Ja już jestem w naszej ukochanej grze. Jest to pierwsza część Five Nights at Freddy's, tak jak widać. Rok 2014, 8 sierpnia, dobra. Rozpoczynamy nową grę. Jako nocny stróż w pizzerii Freddy'ego. Noc pierwsza chyba będzie bardzo prosta, już kiedyś grałem w FNAF'a 1, więc chyba nie będzie ciężko, no zobaczmy, przekonajmy się na tych odcinkach. W ogóle pierwszy raz grywam FNAF'a 1, nie wiedziałem, że w ogóle kiedyś do tego dojdzie, no ale doszło. Dobra, możemy sobie pograć na nosie Freddy'ego. Zaraz Fongaj odbierze telefon, znaczy ja odbiorę od niego telefon, a raczej kasetę, która tam jest. No pierwsza noc to tutaj nic specjalnego nie będzie. Albo będzie, nie wiem. Dlaczego tego wiatraka nie można włączyć? Ja totalnie tego nie rozumiem. Tylko baterię pożera. Ciekawe, czy uda mi się wezwać Golden Freddy'ego. Na YouTubie takie poradniki były, żeby tak kamerą robić, ale to chyba gówno daje, nic to nie daje. Mam pewną teorię z fabuły FNAF-a, nie wiem czy o ten temat nagrać osobny odcinek, że endoszkielet to tak naprawdę to jest mimik, bo w książkach z FNAF-a pisali, że mimik powstał w latach 80., a to są lata 80. I to może być ten mimik. Czyli on cały czas obserwował wydarzenie z Freddy Fazbear z pizzerii. Jak chcecie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie ode mnie taką teorię, czy nie. Chętnie się postawię w fandomie FNAF-a z teoriami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest trzecia w nocy, no i ten sposób w ogóle nie działa. Kity wciskali z tymi poradnikami na Golden Freddy'ego. Teraz tutaj jest... Osiema. Nie spodziewałem się ciebie w ogóle. Wypadł mi spod drzwi. Siema Foxy. No ruszy się ta metalowa dupa czy co? Żeby teraz Foxy nie wyskoczył mi na ryj. No zaraz szósta będzie. Dobrze, że były zamknięte. 5% baterii, 5 w nocy. Teraz powinien Golden Freddy atakować. A zaraz szósta będzie. No i mamy szóstą, pierwszą noc za nami. Night 2. Noc druga. Też będzie prosta. Tylko trzeba się trochę bardziej skupić. No już murtka się wysunęła. Dobra, bo oni już popyla. Dlaczego nie wyłączyłem Fongaja? Ja nie mogę. Jest pierwsza w nocy, jak na razie jest spokojnie. Druga w nocy, nic się nie dzieje. Trzecia w nocy i dalej nic. Niesamowity
Templej. O, przyszedł nasz kolega. O, Fox już atakuje. I już piąta, zaraz szósta. Elegancko. Musimy to zrobić. Jesus, się teraz wystraszyłem. A rzadko się wystraszałem we FNAF-ie jedynce. No zaraz szósta. No, no mamy szóstą rano i drugą noc za nami. Yeah! Dzieciaki się cieszą. Noc trzecia, night free. O, mamy problem. Już tam mamy problem. Chica się ruszyła. O, tutaj się znajduje. Pewnie popyla do kuchni po pizzę, znając FNAF-a. Mimik, ty tu mi... nie mimikuj. O, Chica się zrobiła agresywna. O, już tutaj Aniusio przyszłaś. Foxiego trzeba pilnować. Siema. Nie wiem, w której nocy atakował Freddy, ale z nim pewnie będzie utrapienie. Pewnie w czwartej, tak mi się wydaje przynajmniej. Foxy sobie tam nuci. Fajnie. Niech sobie nuci. Pirackie opowieści. Ta babeczka się patrzy w moją duszę. Nie. Freddy się ruszył. O, w mordy jeża. Mamy przechlapane. Nie macie tutaj. No tutaj jest Freddy. Foxy nie atakuje, aż dziwne. Bo oni też. A wywalone chyba na nas. O, i o wilku mowa. O lisie mowa znaczy. Jest Freddy. Nie ma Freddy'ego. Może tutaj gdzieś. Cholera go wie. Jesus. Zaraz Foxy będzie. Mordę leciał. Teraz niech sobie gra. Niech sobie gra. Jak najdłużej, żeby tutaj nie przyszedł. Dawać mi tu szóstą. Ja nie wytrzymam presji. Siedź sobie tutaj, słodziaczku, siedź. 9%. Jest szósta! Wow, nie wiedziałem, że ja to przeżyję w ogóle. Ale się zestresowałem na koniec. Ale nieźle idzie nam. Czwarta noc. Night 4. Jedziemy. Spadaj. I teraz tak, trzeba tak bardzo oszczędzać energię, jak to tylko jest możliwe. Bo to już nie jest tak łatwa nos jak poprzednia. Już ciekawe. Dobra, myślę, że nie będzie źle. Co ty tak z mordą tutaj podleciałeś? Jesus. Nie, nie patrzę teraz na Freddy'ego. On w kuchni znowu siedzi. Shit. A oto co znaczy. To nie będzie prosta noc. Gdzie jest Freddy? O, tutaj jest Freddy, dobra. Nie jest źle. Ale jest ciężko. Jest źle. W kuchni jest.
Już jest na kamerze czwarty A. Czwarta A, moja dawna klasa. Aż mi się przypomniały stare czasy, jak we FNAF-a graliśmy z kolegami na korytarzu. To były czasy. Czwarta w nocy. Freddy jak na razie na kamerze czwarty A. Foxy chce mi wyskoczyć na ryj w każdej chwili. Freddy tak samo. Oj, Foxy. Dobra, to te drzwi mam zamknąć teraz. Bo innego wyjścia ja nie mam teraz. Tu jest Freddy. Jestem w dupie dosłownie, jestem w dupie. Ale może przeżyje, no zobaczymy. Jest piąta, dawać mi to. Szóstą. Ja chcę tylko na chleb zarobić. Fuck, 6%. Nie. To nie może się udać. No, ja nic nie robię. Ja otwieram... Nie, lepiej nie. Wiem, że Freddy jest po prawej stronie. I nic nie robię. Zobaczymy, co się stanie. 1%. Tak. Dobra. Jest fajnie, jest mi impreza. Może przeżyję, nie wiem. Trochę źle zagospodarowałem energią. Nie, zginę. Jest szósta. Ja nie wierzę. Wow. Noc piąta, nie. O nie, noc piąta. To jest koszmarna noc. Ja nie wiem, jak to przejdę. Na pewno będzie jumpscare. Jak na razie nie było żadnego jumpscare'a. Ale tutaj na 100% będzie. Ja wam to gwarantuję. Więc tak, trzeba patrzeć na Foxy'ego i na Freddy'ego. Spadajcie tam. Nie słucham was. Trzeba pilnować Fryderyka z Pazmisia. Patrzy się na mnie skurczybyk. Widzicie to? Patrzy mi się prosto w moją duszę. O, już się przestał patrzeć. On mówi tak. Bracie, nie patrz się lepiej. Tam jest jakiś napój, ja bym po niego poszedł. Tylko nie mam jak, bo mnie za dupę wezmą i wsadzą do animatronika. Pierwsza w nocy, na razie tylko Chica atakuje. Jest dobrze. Myślę, że będzie gorzej. No wypadł, ile tu będziesz się jała? On już sobie poszedł. Druga w nocy. Foxy już atakuje. Foxy już leci na mordę. Trzecia w nocy. Ja na skraju paszczy Foxy'ego. Czy 44% to dobrze zwiastuje? Czy trochę nie za bardzo? Moniacz był czwarta w nocy. Jest git. Jest git. Foxy już biegnie, pochyla. Freddy nadal siedzi i bardzo dobrze. Aż się stresuję teraz, żeby nie zginąć. Chcę to zrobić bez śmierci. Dawać piątą. Myślę, że teraz odpuszczę sobie oglądanie kamery Freddy'ego. Tutaj już prawie piąta. Sześć procent.
dawać szóstą. Szósta dawać, szósta. Nie wiem, gdzie jest Freddy teraz, ale pewnie daleko. Ja teraz już nic nie robię. Bez sensu teraz. I tak zdobędę tą szóstą na pewno. Nie ma prądu. Blackout. Z której strony? O, mamy szóstą, dobra. Nawet Freddy nie przyszedł. Nie, dzieci się cieszą. Przeszliśmy to. Ale nie tak szybko. Została nam noc szósta. Mike Schmidt. Dostałem $120 za 5 nocy u Freddy'ego. No i to noc szósta. Lecimy. Jak teraz nie będzie jumpscare'a, to Scott Cawthon musi mi dać nagrodę. To będzie szybka noc. Tak mi się zdaje. Wszystko szybko. I Freddy'ego trzeba sprawdzać. Siema. Jak ja sobie to przejdę, to ja chcę, żeby Scott Cawthon dały mi wszystkie figurki z FNAF-a. Freddy, powiesz mi, ile dzieci dzisiaj zjadłeś? Czy tak nie bardzo? Trzecia w nocy. Czwarta w nocy. Piąta. Zaraz szósta. Zaraz szósta. Przeżyjesz. 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 Dawaj. Dawaj szóstą. Jeszcze mnie nie obchodzą kamery. Dobra, niech się dzieje, co się chce. Freddy. Z której strony? Dawaj go. Siema. Przystojniaczko. Jest! Szósta! Bez śmierci. I szósta noc. Wow. Scott, dawaj mi te figurki, lepiej. $120. Po raz kolejny. Czyli już mam 240. Warto było. Poświęcić się. Mamy dwie gwiazdki. No i jeżeli chcecie custom Knighta, to piszcie w komentarzach. No i to by było na tyle, więc... Jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A więc co, trzymajcie się, do następnego i cześć!